Witam Was w następnym filmie na kanale W drodze do ogrodu, a dzisiaj będzie film poradnikowy i taka krótka historia na temat tak zwanych nitonakrętek. Słuchajcie, to jest tak zwana nitonakrętka. Czym ona się różni od zwykłego nita? Tym, że w nią wkręcamy po prostu sobie śrubkę. I możemy coś po prostu wkręcić, możemy sobie coś przykręcić, ale możemy sobie też coś odkręcić. W stosunku do zwykłych nitów zaleta jest taka, że nie jest to przymocowane na stałe. Natomiast kiedy to stosujemy? Kiedy nie chcemy na przykład, tak jak tutaj w tym przypadku, tutaj do bramy chcę przykręcić taką oto podporę. I nie chcę po prostu wiercić na zewnątrz. Też nie mogłbym to zrobić, zastosować śruby zamkowe, ale postanowiłem, że nie chcę po prostu na zewnątrz się przewiercać, powodować ewentualnej korozji w tej zewnętrznym poszyciu bramy, tylko zastosuję sobie takie nitonakrętki, do które będą tutaj przykręcane te podpory. Jest to też takie rozwiązanie dosyć, bo wiecie, żeby stosować takiego nita, no to nie jesteście w stanie. No nie zaopatrzycie sprzęt, żeby wykonać takiego nita. No, natomiast możecie to sobie zrobić przy użyciu zwykłych, na przykład takie rzeczy, zwykłych narzędzi, które macie na pewno w swoim garażu. Potrzebna wam jest tylko wiertarka, wiertło. Słuchajcie, i tutaj mamy nity, na których będę mógł wkręcić śrubę 8. To dosyć, no, dosyć duże, to trzeba przyznać. Natomiast samą tutaj ten otwór, przy którym trzeba wykonać, to jest takie 10,5, 10, 6, 7, jak mierzyłem suwmiarką. Także no, potrzebujemy wiertło 10,5, ale być może i tak coś będziemy musieli zrobić pilniczkiem. Natomiast nie możemy tego zrobić za luźno, żeby nam się to za bardzo nie odwracało, dlatego że to musi ciasno wejść. Oczywiście tu sobie zaznaczyłem pisakiem już miejsca, które będę wiercił, dlatego że tutaj w tym miejscu, o zobaczcie, tutaj też mam nita. Tutaj w tym miejscu jest wzmocnienie tych drzwi. O, tutaj można je nawet wyczuć. Także tutaj wykonam sobie najpierw jeden otwór, potem drugi i pokażę wam, jak założyć takiego nita, nie mając nitownicy do tak zwanych nitonakrętek. Można sobie poradzić i bez tego. No dobrze, słuchajcie, w tej chwili sobie zrobiłem otwór wiertłem 10,4, taki miałem i widzę, że jest to troszeczkę za ciasne, bo nie chce mi wejść. Mam jeszcze wiertło 11 i chcę delikatnie, troszeczkę jakby rozwiercić, dlatego żeby ten nit jak możliwie jak najciaśniej mi tam wszedł. Chodzi o to, że po prostu kiedy my będziemy tutaj ciągnęli ten nit, tu będzie on się nam rozszerzał w tych miejscach, żeby się po prostu jak najmniej zapierał. Trzeba delikatnie i trzeba bardzo uważać, żeby wiertło nam się nie zaklinowało i przypadkiem, jeszcze najgorzej, żeby w tym momencie one nam nie pękło, dlatego że współczesne wiertła są bardzo twarde, ale też no, są bardzo łamliwe. Oczywiście delikatnie można to nabić, jednak wydaje mi się, że troszeczkę jeszcze spróbuję to rozwiercić. Zobaczę, czy uda to się po prostu nabić. O, weszło. I teraz zobaczcie, teraz z takiego nita możemy sobie już wkręcić naszą śrubkę, 8. Ale oczywiście to by się nie trzymało nam na tyle, dlatego musimy sobie to troszeczkę właśnie tego nita spłaszczyć, żeby powstał prawdziwy nit, zanim będziemy mogli coś zrobić. Słuchajcie, jak to sobie poradzić? Słuchajcie, sprawa jest dosyć prosta. Idea jest taka, że gwint tutaj musimy wkręcić sobie do końca gwintu, który mamy w tym nicie. Nakręcamy sobie wcześniej taką nakrętkę i nałóżcie sobie też no, dwie powiedzmy podkładki. Najlepiej dwie, żeby one robiły za takie powiedzmy może ślizgowe. Nie zaszkodzi troszeczkę to oczywiście posmarować czymkolwiek, jakimś tam smarem. Będzie nam się to po prostu lepiej ślizgało. Tak samo tutaj od strony też podkładki. Jak nie smarujesz, to nie jedziesz. Tu sobie damy i sobie zrobimy właśnie taką ślizgawkę. Troszkę tam tego smaru. Zrobimy sobie po prostu takie łożysko. Teraz tak, to musimy sobie wkręcić do końca. Może nie do końca, bo źle to ująłem, ale po prostu tyle, żeby nam cały gwint tej śruby wszedł do gwintu naszego tutaj tego nita.
oczywiście w tym przypadku teraz może być tak, że nic nam się może tutaj pokrętać, więc dobrze by było, żeby to nie miało miejsca. O, troszkę przytrzymałem. Myślę, że tyle wystarczy, żeby go wycisnąć. I teraz potrzebujemy po prostu trzynastki klucza. Tom. I tutaj przytrzymujemy sobie z tej strony. Natomiast tutaj pokręcamy. W ten sposób, wkręcając, dokonujemy po prostu wyciągnięcia nita w naszą stronę. Można oczywiście to zrobić też w ten sposób, że wcześniej sobie przełożyć klucz. Ważne, żeby ta śruba była twarda. Nie może to być śruba taka z marketu, wiecie, 4-8, albo nawet, bo teraz już takie na marketach są, a nie nawet 5-8. No musi to być jakaś śruba 8-8 przynajmniej, albo 10-9, taka wiecie, no samochodowa czy coś w tym rodzaju. Jak widzicie, tu mam bardzo drutową, to jest taka, to jest twarda śruba samochodowa, chyba z rozrządu. I zobaczcie, widać jak ten nit się aż wcisnął tutaj blachę, że on wszedł do środka. I tak samo zrobimy sobie oczywiście tutaj z tym drugim. Też go najpierw tutaj pokażę może z tej strony. Jeszcze dokładnie. Widzicie? Najpierw sobie wkręcę. Oczywiście no, do końca nie wkręcę, bo też przede wszystkim chodzi o to, że potrzebuję tutaj, ile mi się tam krawi. Drzwi są mniej więcej, mają 3 cm grubości. Może to przerzucę. Ale ile się da, trzeba wkręcić, żeby po prostu jak najwięcej tej śruby, tego gwintu, tej śruby nam się wkręciło. Nie, dlaczego? Dlatego, że pociągając, żebyśmy po prostu działali tą siłą i nie wyrywałoby nam gwintu z tej nito nakrętki. Do tej samej. I teraz będziemy... Wygodnie by było, gdybym miał złożony klucz oczkowy, no ale też nie mógłbym tutaj wtedy kręcić, ze względu na to. Czuję jak idzie. Widać, że wciska się, po prostu nic zaciska się tutaj na tej blasze. Myślę, że jeszcze ten obrót mi wystarczy. Teraz oczywiście, bo to nam się skontrowało, więc muszę to... OK, i nieco nakrętka zainstalowana. I teraz mogę już Wam pokazać też, o co chodzi do samego końca. Mam tutaj tą swoją podporę, którą sobie po prostu mogę teraz przykręcić. Najpierw jedną wkręcę sobie szybko, teraz drugą, żeby mi to nie wypadło. Troszkę jest... To jest na śrubie, także to jest, jak widzicie, regulowane. Może jeszcze... O. Wyżej sobie podniemy. No i po prostu przykręcam. Wcześniej zawsze oczywiście sprawdźcie, czy gwint pasuje. Ja mam tu jakieś dwie śruby, które znalazłem. Podkładeczki. Zobacz.
już jest. W tą stronę jeszcze trzeba by trochę wyciągnąć. To jest już naprawdę bardzo mocne i teraz też taka prawda, nie myślcie, że coś takiego zainstalujecie na wkręcie, blacho wkręcie, dlatego że wkręt wam się po prostu wyryra. To nawet chwilowo może trzymać, ale jeżeli instalujecie takie rzeczy jak tutaj, ta podpora, która po prostu się, no będzie jednak tutaj, te drzwi będą na nim oddziaływać, to wam się to wyryra. Dlatego musi to być po prostu przykręcone na śrubki, tak jak jest tutaj w tym i zobaczcie jakie to jest mocne i stabilne. I według mnie jest to dużo lepsze rozwiązanie. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie tego filmu i zapraszam na pozostałe filmy na kanale W Drodze do Ogrodu. Cześć!